Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Dawidem na ryby. Dzisiaj wraz z Przemkiem lecimy na Pstrągi. Pozdrawiamy. Miejmy nadzieję, że coś się uda połapać. Trzeci wypadł w tym roku dla mnie za kropkami. Dwa razy się nie udało złowić nic. Dzisiaj troszkę inna rzeczka. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zapraszam do oglądania. Mamy pierwsza obstrążka. Przemek złapał takiego. 33. I puszczamy. Ja też miałem, niestety mi poleciał. Miałem podobnej wielkości rybkę. Oj, wyrywa się. Niech płynie do siebie. Wlasnął pod gałęzie. O, aż 6. Widzicie? Jeszcze chyba go widać. Pięknie. Rybkę złapałem ja. Taki oto pstrążek popłynął tam. Został złowiony na wahadłóweczkę. Gdzie ją mam? Wrzuciłem ją gdzieś w muł. A, tu jest. Takie różowe. Różowa wahadłóweczka od Mikado oczywiście. 2,4 grama. No i pierwsza rybka siedzi. Mam drugiego pstrążka, tym razem troszkę większy. Około 30 cm pewnie. Szybko go uwalniam, taki, piękna rybka, płynie do siebie. Aj, poszedł. Zobaczcie na co, wcześniej miałem rybę na sajrę, która mi spadła na czarną, 5 cm. Teraz założyłem wahadłóweczkę, tą najmniejszą, to jest nowość na sezon 2019, w kolorze różowym, 2 rzuty, 2 brania, coś w tym jest widocznie. Lecimy dalej. Kolejna miejscówka i się rozdzieliliśmy tym razem. Przemek pojechał w dół, ja zostałem tutaj. Rzeka cały czas niestety bardzo płytka, niziutki stan wody. Widać ryby, które uciekają spod nóg, jest naprawdę sporo małych kropków. Średnio chętne do brania, aczkolwiek no już kilka sztuk się udało złapać. Nie wiem jak u Przemka, ja lecę dalej w dół, miejmy nadzieję, że się uda jeszcze coś fajnego wyhaczyć. Jest kolejny glutek. Tym razem na obrotóweczkę, jak widzieliście, popłynął szybko. No i udało mi się. Wychodziłem rybkę. 38 cm. Największy mój w życiu. No, ja zaczynam z pstrągami, dlatego taki już bardzo cieszy. Uderzył na woblerka, oczywiście wraca. Popłynął. Jest. Kończymy. Dzisiejsze wędkowanie myślę, że można uznać za całkiem udane. Ja złapałem 4 sztuki, a ty Przemek ile? 7. 7 sztuk. Po jednym wymiarze, po 38 cm, reszta ryby krótkie. Dzisiaj, co tutaj się sprawdziło? W moim wypadku najlepiej zadziałała blaszka wahadłowa i ten woblerek, który widzieliście. A u ciebie Przemek, co tam się działo? U mnie podobnie jak u kolegi. Głównie blaszka. W momencie, kiedy często bywały takie sytuacje, że one bardzo chętnie atakowały tą blaszkę, ale miały problem z trafieniem w nią, także bardzo je prowokowała, ale coś nie do końca mogły sobie poradzić z tą przynętą, więc automatycznie w momencie, kiedy zmieniliśmy blaszkę na woblera, już brania były pewne, ryby siadały, także wszystkie przynęty jakoś mocno pracujące, agresywnie pracujące, wydające mocną amplitudę do grań, wobler, blaszka, wahadłowa jak najbardziej się były skuteczne, sprawdzały się. Tak, mówimy oczywiście o tych mini spunach od Mikado. To jest nowość na 2019 rok. Myślę, że warto się zainteresować, no bo ja jestem zielony, ale Przemek naprawdę zachwala. On jest doświadczonym łowcą pstrągów i mówi, że naprawdę działa, dlatego... Świetna przynęta, naprawdę polecam. Dostałem w prezencie od Dawida jedną sztukę. Gdzie wcześniej nie miałem zbytnio przekonania do wahadłówek, tak po dzisiejszym dniu zupełnie
zmieniły światopogląd na tą przynętę, jeśli chodzi o pstrągi. Bardzo skuteczna przynęta, świetnie pracująca, przy tych małych rzeczkach, na których łowiliśmy, sprawdzała się idealnie. Także polecam. Będzie trzeba zainwestować więcej. Dokładnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji, wpadnijcie na Facebooka, tam pojawia się więcej postów niż tutaj na YouTubie. I pozdrawiam. Do zobaczenia.